Hej, wróciłam! Nie pójdź miesiąc! Wyłącz to gówno i wstawaj! Nie, to jest moja piosenka! Co jeszcze ci powiem, że będziesz mogła jeść koncentrat bezkarnie, w dużych ilościach. Food reviewer, I do reviews on the YouTube. You never knew such a cool dude. I keep it so flat, and do you know why? It's cause I know where to buy that food. Jako iż jestem bardzo rzetelnym recenzentem, więc sporządziłam sobie listę wszystkich koncentratów i spędziłam jakieś 10 minut teraz na znajdywaniu na Paragonie, który koncentrat jest który, bo apparently Auchan nie rozróżnia koncentratu Auchan od koncentratu Auchan 2, a to nie jest to samo, bo to jest zły Auchan, to jest ten taki lepszy. Nieważne. Podzieliłam wszystkie koncentraty na trzy kategorie: smak, cena i ilość. W naszym pojedynku koncentratów zmierzy się 10 koncentratów. Więc zaczynamy od koncentratu pudliszki. I koncentrat pudliszki dostaje od razu plus 1 w rankingu, ponieważ można go dostać w mniejszej ilości, a ja potrzebowałam do testu mniejszej ilości, więc ma teraz plus 1. Wow. Ja smak będę oceniać 1 do 10. Dobre. Na razie damy 8 na 10. Drugi to... O! Dobrze zapakowany. Ma bardziej metaliczny smak od pudliszki. Rankingu dam mu 7 na 10, ponieważ jest no trochę gorszy, nie? Teraz idziemy z Daftoną. Daftona otrzymuje plus 1, ponieważ jest w małym cute opakowaniu. Konsystencja jest rzadsza od dwóch pierwszych, chociaż nie ma znaczenia w sumie to. Rozgniatanie pomidorów zostało zbyt zlekceważone przez producentów Daftony, więc otrzymuję niestety tylko 5 na 10, ponieważ poczułam kawałek pomidora, a tak nie może być, bo koncentrat ma być idealną papką. Nie faworyzuję żadnego koncentratu, ale bardzo lubię ketchup z tej firmy, więc mam duże oczekiwania po tym koncentracie. O, konsystencja jest bardzo gęsta. Ma dużo soli w sobie, ale jestem w stanie dać mu 7 na 10. Przenosimy się do Włoch. Włochy są... Słyszałam bardzo, bo ja nie wychodzę z domu. Ale słyszałam, że to bardzo ładne miasto. Włochy to miasto. Nie, Włochy to piękny kraj. Jest tutaj bardzo to zaznaczone, że to jest primo gusto, więc już na początku wiadomo, że to jest włoskie. Potem ma się flagę Włoch i potem jest, że z włoskich pomidorów, czyli te pomidory są nie z Polski, więc jak chcesz wspierać polskie pomidory, to nie kupuj primo gusto. Wiecie, jak mieszkasz w Polsce, Polska dla Polaków, polskie pomidory dla polskich koncentratów, primo gusto, not so much. Daję mu niestety 4 na 10. Nie mój styl, nie? Teraz lecimy z rolnikiem. Rolnik szuka koncentratu. Muszę umrzeć w końcu.
Konsystencja jest, muszę powiedzieć, idealna jak na koncentrat. Jest naprawdę dobrze rozblendowany. Brakuje mu trochę metalicznego smaku, ale tak czy siak otrzymuje ode mnie notę 8 na 10. Teraz koncentraty Auchan i Auchan 2. Jeden jest tańszy, drugi droższy, sprawdźmy. Najpierw ten najtańszy. Nie otwierałam go wcześniej, a jest rozpaćkany. A konsystencja? Zbyt luźna, moi drodzy, zbyt luźna. O mój Boże, niedopuszczalne. Zbyt octowy posmak. Gdybym miała go gdzieś w jakiejś innej potrawie, typu w tostach, czy nie wiem, na pizzy, może bym przeżyła, ale tak, 1,5 na 10, ponieważ zbudziły mnie odrobinę niesmaku, co się nie zdarza przy koncentratach w moim przypadku. Idziemy dalej, może Auchan 2 uratuje po prostu twarz firmy. To jest zbyt poważny biznes, żeby bawić się w takie półśrodki, jakim jest koncentrat Auchan. Konsystencja? O, od razu lepiej. Auchan 2, konsystencja w końcu bardziej zwarta, to jest bardzo ważne. Uważam, że nie jest to szczyt możliwości Auchan, ale nie jest źle. Daję mu 5 na 10, więc tak, mamy jeszcze do wyboru dwa koncentraty. Międzychód, muszę pochwalić szatę graficzną, ponieważ kojarzy mi się ze wsią, z jakimś rodzinnym klimatem. Taki super cena ma napisane, jak cena jest super, to ja też jestem super. Bardzo zwarta konsystencja. Muszę powiedzieć, że trochę się rozczarowałam. Międzychód. Wyglądałeś tak pięknie, co mogło pójść nie tak? Niestety otrzymuje on 6 na 10. Nie jest to zły wynik międzychód, ale mogło być lepiej. Na koniec testu mamy takiego rodzynka. W sumie koncentrat, ja uważam, powinno się wsuwać w szkle z wieczkiem i wszystko wiadomo. A to wygląda jak tubka skondensowanego mleka albo nie wiem, czego tubka. Ale muszę powiedzieć, że nawet jeśli nie pochwalam takich wydziwnień, to aplikacja jego do ust albo na kanapkę jest po prostu wygodniejsza, bo ty go naciskasz i wyciskasz. Nazywa się Doppio Concentrato di Pomidoro. Więc aplikacja jest na plus i konsystencja jest naprawdę godna podziwu. Nic specjalnego, nie? I czuć bardzo dobrze pomidory, takie naturalne, więc czuć tu naturę. Ale ja nie lubię naturalnych rzeczy. 100% Italiano na przykład, ktoś lubi Italiańców, no to może tak, może to zainwestować, to jest naprawdę dobry koncentrat, ale trochę drogi. Oceniam go na 7 na 10. Do półfinału zostali wytypowani Pudliszki, Łowicz, Rolnik i Włocławek. Więc teraz spróbuję tych 4 koncentratów i zobaczymy, jak one sobie radzą. Jestem niesamowicie zaskoczona wynikiem. Włocławek jest na 4. miejscu, Łowicz na 3., Rolnik na 2., a zwycięzcą jest Pudliszki, uznana od lat, a jednak moje kubki smakowe wybrały Pudliszki. Dziękuję bardzo, uważam, że ten filmik był potrzebny. I tak. See you soon.